Do niepokojącego zjawiska doszło w kraju. Taki e-mail od słuchaczki z piątku, który dotarł do mnie w piątek po południu, już po fakcie. Witam, klasa trzecia technikum w Ostrzeszowie ma zadanie z języka polskiego wysłuchać dzisiaj felietonu pana Olbratowskiego. Niech się nie martwi, pan Olbratowski, oni są pełnoletni. Mama ucznia. Ostrzeszów. Bardzo piękne miasto w województwie wielkopolskim. Baszta, odjazdowy budynek gazowni, a tu takie rzeczy. Nauczyciele znęcają się nad uczniami. Każą wysłuchiwać felietonu Olbratowskiego. I to kto? Pani od Polaka. Zakładam, że to pani. Wydawałoby się humanistka. Jakież to nieprzebrane pokłady okrucieństwa mogą drzemać w osobie o proweniencji humanistycznej. Prawda? Gdyby pan od WF-u taką szykanę zapodał, to byśmy jeszcze mogli przejść nad tym do porządku dziennego. Ale z drugiej strony, trzecia z technikum w Ostrzeszowie, przyznać się, co takiego przeskrobaliście huncwoty, że babeczka od Polaka kazała wam słuchać felietonu Olbratowskiego? Co tam się działo na zdalnej lekcji, ha? Obrazki nieskromne poszły w ruch? Czerwone błyskawiczki? Powiedzieliście pani, aby dać głośniej, trzeba nacisnąć jednocześnie Ctrl-Alt-Delete? Łobuzy! Coś musiało zajść, skoro taką srogą karę dostaliście. Mam nadzieję, że coś was to nauczyło. Pani od Polaka z pewnością chciała wam pokazać, że jak się nie będziecie uczyć, to skończycie tak jak Olbratowski. I weźcie to sobie do serca. No, pozdrawiam całą trzecią z technikum, panią od Polskiego, dyrekcję szkoły wraz z ciałem pedagogicznym, władze Ostrzeszowa i wszystkich mieszkańców. Bądźcie dla siebie dobrzy.